go znajdą takiego? Kurde, nie wiem, na pewno nie takiego dobrego, no jak on, no bo to musi być zgrane no wszystko, to nie jest tak Ferguson łatwo. odchodzi, Mourinho odchodzi, Villanova pojechał do Nowego Jorku i teraz on spędzenie z Loura i powiedz mi, co to da? Kurde, nie wiem. Zobacz, to jest poważne osłabienie. Może być widzę. Chodźmy pocieszyć się, można zrobić dużo. Ojej, coś przycina ci powiem. Nie wiem czemu. Właśnie widzę. Ale to coś z grom jest. Ten. I to jest ciekawe, że pan trener robi te transfery wreszcie. Tak. Zobacz, właśnie ci mówiłem, będzie Reina, będzie Luis, będzie Hummels, będzie Neymar. Tak, i jak ci się to spodoba? A mi się to bardzo spodoba. W Barcelonie. A do Realu jakie byś chciał? Bo Real już Cavaniego chce. Cavani. Kurde. Ale zobacz, Cavani za kogo? Za Benzemę czy za Higuaina? Lepiej by było za Higuaina. Do Benzemy jestem tak bardziej przywiązany. Ale zobacz, minęło pół roku, a ciągle w bramce Diego Lopez z Realu. Tak, a Casillas nic. Nie. Ale dlaczego w ogóle Mourinho Casillasa nie chce wpuścić? No nie wiem, to jest niepojęte dla mnie. Co, bo boi się, że straci znowu go? Tak. On powinien go w ogóle wpuścić w tym meczu. A to nic. Chociaż tak w ogóle nie powinno być, że Mourinho odchodzi, a Mourinho zdobył wiele tytułów dzięki Casillasowi. Tak. Nie, no nie może. A teraz jakoś nie widzimy tego Realu co kiedyś. No nie widzimy. Okay. Ale zobacz, taki jest już Real. No taki jest i tyle, no. Tylko patrzeć, co się dzieje. O. Ale z drugiej strony to trzeba powiedzieć. No trzeba. Okej. Okay. Z jednej strony mamy tak, grającą dobrze Barcelonę, a z drugiej strony mamy Barcelonę, która podchodzi do mistrzostwa już. Ale trzeba przyznać, Messi wrócił wreszcie do formy. No wreszcie. No w końcu wraca, w końcu sam widziałeś, że go meczu z Sevillą. No bardzo ładnie grał. Ale ten wolny jak wykonał. No pięknie. I to jeszcze w miejscu, nie w biegu, to naprawdę się. No i powiem ci, to jest właśnie cały Leo Messi. Bez niego Barcelona nie istnieje. No cholera, ale bo. Do niego w ogóle Barcelona nie istnieje. Oczywiście, że nie. Ale jak Ronaldo, załóżmy też Ronaldo, to też Ronaldo, bo Real też nie istnieje bez Ronaldo. No, no jak? To jest Messi, Ronaldo. Ale z jednej strony nie widzieliśmy Realu, który grał, nie widzieliśmy Ronaldo, który grał przeciwko Ataki Bilbao. Mhm. Messi, Ronaldo. To dwóch najlepszych piłkarzy na świecie i bez nich się nie obejdzie. Ale zobacz, Ronaldo już ma swoją technikę. No mam. Ale zobacz, Messi go wyprzedza. No wyprzedza, wyprzedza. Nie no, jest jednak lepszy od Ronaldo, nie ma co. Ale zobacz, najlepszym pick-upcem i tak jest Neymar. No jest. Messi dopiero drugi, Ronaldo to wolny. To wolnymi dysponuje najlepiej. Ronaldo? Tak. Ale zobacz, wyobraź sobie, jak Messi się urodził z talentem. No urodził się. Bo Messi się urodził z talentem w ogóle. Tak, tak pisałem. A Ronaldo to jego specjalność są roży, wolne. Nie no, silny. Neymar trikuje. Ronaldo strzela wolne. Messi tutaj driblinguje każdego i to się równa co? Wolne. Trzech piłkarzy ogólnie. Och, no. To się równa po najlepszy zawodnicy świata. No dokładnie. To można wyliczyć. Też jak Neymar przyjdzie do Barcelony, to naprawdę będzie ciekawie, ciekawie. Ale w ogóle powiedz mi, po co Realowi Neymar, jak kurczę Cavaniego potrzebują? Tego to ja ci nie powiem, nie wiem czy. Chcą Barcelonę go szkolić. I Barcelona ściągnie Neymara. Czy oni tak specjalnie zrobili, bo Barcelona go chce, nie wiem. I gol?
Nóg! Zdążył. Nie no, ale wiecie co? Ja bym pewien, że on nie zdąży. No faul, ty! Nie ma faulu, nie było. No, sędzia przegapiony. Powiem ci, gdybyś trafił, to byś miał pierwszego gola. No bym miał, no bym miał. Byłem nawet pewny, że go już mam. A tu nic. Bo kurde, zdążył. Ale powiem ci, nie ma takiej klasy na... Nie trzeba musić się na Ronaldo. No, Ronaldo to akurat nie opuści Realu. Nie, mi się też tak uważa. Będzie grał do końca, a taki Messi już opuści Real, Barcelonę. Nie no, no opuści w końcu. Ale zobacz, po pierwsze, co trzeba zrobić w Barcelonie, to już Xaviemu kończy się kontrakt, Puelowi to trzeba ich sprzedać. Mhm. Kogoś nowego. Ale zobacz, teraz Thiago musi jeszcze dojrzeć, musi się poczuć w grze. Tak. Bo Thiago jest dobry. No, Thiago tak. Specyficzny. To, co pokazał przeciwko Bayernowi, to jest coś. Mhm. To była to on ciągnie Barcelonę. W tej chwili tak. Ale co mówić o Bayernie? Bayern ma lepszą klasę. Tak. To jest taka kadra, że ja nie wiem. No, już mówię, że faktycznie ma tę kadrę tak wysoko rozwiniętą, że on po prostu... O, bo... Ale bomba. Nie wykorzystałem sytuację mojej drużyny. Bastian Schweinsteiger. No i musiałeś mi strzelić dystans, jak to bywa często. Czy to nie ten Bastian, który nie strzelił karnego przeciwko Chelsea? No, czyżbym. Powiem ci, takiego Bastiana to ja nie widziałem. No to już go zobaczyliśmy. Chociaż jak po tej przegranej Chelsea, Bayern się mobilizuje. O. Ale jak przegra drugi raz, to ja nie wiem, co powie Henkes. Albo go wyrzucą, albo ja nie wiem. O kurde. Albo niech Guardiole wprowadzą, kurczę, lepiej. A Guardiole wyzywałem, że złym trenerem. O, cholera, bramkarz! Müller! Bramkarz, zdejmuje cię, bo ty dupa bronisz. No zobacz, zaczyna się tak jak wtedy. Kurde, Neuer to umie bronić, ale a mój bramkarz... też przegrywał. 2-0. Bez kit. Takie rzeczy się broni, a nie. O kurde, to Szczęsny jest na bramce, a to Szczęsnego nie zdejmuje. Lepiej Fabensiego wpuść. A nie, tam nie zmieniam. A bo jest na rezerwach. No jest. Ja właśnie myślałem, że Szczęsny nie broni, a on to broni. Bayern niczym czołg jak Fikie. Bayern Fikie to czołg. A, ale teraz strzeliłem w końcu Łukasz. No i to jest ten słynny Łukasz, który strzelił bramkę kontaktową. Tak. No i 2-1. Koniec. Tak, ale było za wcześnie, bo jak Bayern... Ale zobaczysz, jak trzecią bramkę ci strzela i wtedy zobaczysz, jak to będzie wyglądać. A chyba za mój Łukasz obrony. No i tutaj ci powiem, zaczynają się schody. Tak. Trochę podobny skład do tego meczu Arsenalu z Bayernem, ale inny. Dobra, Michaela mamy. I mamy Podolskiego, który traci piłkę. O, bo mnie coś trafi, cholera. No Szczęsny. Jak dupa bronisz Szczęsny. Widziałeś to, co zostało? No widziałem. Niestety. Czyli go przez Wojtka. Czekaj, zobacz dokładnie, zobacz, powtórz to dokładnie, co nie tam stało, jak biegłem ci na twojego bramkarza. Teraz ci tego nie pokażą, bo jest za wcześnie. To nie wiem, ale... Ale ci tam się zgliczowało. No, jakiegoś baga mieli. Czy tym podobne? No kurde. No i faul? Ja ci dam sędzio, jak on follow. Właśnie dam ci najlepszego Podolskiego. No, jeden. No kurde, takie podania to sobie wiesz, co możesz sobie zrobić. Mhm, już oczywiście Lam na swojej pozycji. No nie, szlak z tą broną. Thomas Müller. Już czwarty tej bramki, to ja już bym nadrobił. Nie ma bramki. Ale Szczęsny, no, normalnie bronić nie umie, no.
O kurde, biegnij. Trudno ci biegnąć się. Te Jervinho też byś mógł biegnąć. O kurde. Jak piłem herbatę, to stałem się jakoś mądrzejszy. Jak co? Jak wypiłem herbatę, stałem się mądrzejszy. Aha, mądrzejszy. Ale to herbata pomaga. No co, no bo jest ciepło. Karny. O, chyba ci się wełny poprzewracało. Sędzie. No i będzie czerwona, zgaduję. Nie ma. W ogóle nie ma, haha. To jest wszystko na dobre, szczęsny brońca. Mario Mandzukic. Będziesz zawodnikiem meczu, tak? Będzie czwarty czy nie? O, prawy mi stał. Czemu prawy, a nie lewy? No i powiem ci tego, cały Bayern Monachium. No cóż. Niestety Arsenal FC nie wygra. Za mocno ci podkręciłem w prawo, myślałeś, że w lewo tam się rzucę. No. Myślałeś, że w lewo, bo ja nie zawsze tak strzelam. No bo to nie przewidzisz, kiedy kto jak szczeli. Ale zobacz, trzema bramkami przegrywasz. No, ale wszystko się da odrobić. Tylko... Ale ja ci powiem, że ja tutaj najwięcej dominowałem. Tylko teraz tu daję radę dla wszystkich, chociaż ja mam więcej posiadania piłki, nie? Ale mam radę dla wszystkich, żebyś nie nastawił na super ofensywny. Bo to jest tylko strata bramek według mnie. No właśnie.